Hubert, zamieniłeś się Tarnobrzeg na Częstochowę, przychodzisz do Rakowa, ale zacznijmy od tej bramki, którą tutaj niedawno strzeliłeś jeszcze dla siarki na 2-2. Myślisz, że to wtedy zostałeś zauważony przez sztab szkoleniowy Rakowa, przez trenera Marka Papszuna, który pomyślał, że chce mieć Huberta Tomalskiego w swojej kadrze? Nie, wydaje mi się, że tutaj sztab jest na tak wysokim poziomie, że na pewno byłem obserwowany dużo, dużo wcześniej. Być może ta bramka troszkę mocniej zadecydowała o moim przejściu do Częstochowy. No właśnie, była już szansa pójścia na Jasną Górę, przejścia się alejami. Atrakcje Częstochowy zaliczone? Powiem szczerze, że jak na razie nie ma na to czasu. Spędzamy, można powiedzieć, całe dnie w klubie, ponieważ trenujemy dwa razy dziennie. Raków 17 lat występował w niższej lidze. To jest powrót po bardzo wielu latach. Myślisz, że będzie tutaj takie duże, pozytywne ciśnienie na dobrą piłkę? Powiem tak, jakbym myślał inaczej, to by mnie tutaj nie było, a z tego co widzę i po tych 3-4 dniach zauważyłem, no to jest mega ciśnienie na piłkę i zorganizowanie czegoś wielkiego w Częstochowie. Jak oceniasz to wszystko tutaj, co się dzieje w klubie, bo gdzieś na zewnątrz słychać dużo takich bardzo pozytywnych wieści na temat tego, że Raków to profesjonalny klub. Jak ty to oceniasz od środka? Oczywiście, co możesz powiedzieć przed kamerą? Na pewno mogę potwierdzić to, co słychać na mieście, poza tutaj szatnią, poza stadionem. No to rzeczywiście tak jest, jest mega profesjonalizm. Od pani sprzątaczki po samą górę, prawda, i po zawodników, których tutaj poznałem. I na pewno to wpłynie na wyniki, na dobrą grę w pierwszej lidze. Parę dni chociaż odpocząłeś? Może parę. Radzisz gdzie? Ja osobiście byłem ze swoją narzeczoną na Węgrzech. Na koniec jeszcze zapytamy, co poza piłką nożną, co w czasie wolnym? Poza piłką nożną, jeśli nie spędzam na boisku, to jak najbardziej dalej się jestem zainteresowany piłką nożną w telewizji, oglądaniem meczem, sprawdzaniem różnych wiadomości, czytanie na pewno książek sportowych, w sumie to tylko sportowych, no i wiadomo, kino, muzyka i takie rozrywkowe rzeczy. To byłeś za Realem czy za Juventusem w finale? Juventus.